kochani, emocje związane z naszym festiwalem, który się odbył 1 i 2 czerwca, z festiwalem o dzieciach. Jesteście przyszłością świata, już za nami. No i dzisiaj tak już ochłonęłam troszkę po tym wszystkim, odzyskałam głos. No i chciałam Wam po prostu z całego serca podziękować za to wszystko, co tam się wydarzyło. Dziękuję przede wszystkim organizatorom, którzy razem ze mną ten festiwal stworzyli, czyli Arturowi, szefowi ośrodka Sulicamp, cudownego ośrodka, który użyczył nam miejsca. No i Arkowi, który jest właścicielem gospodarstwa Biokunów i który stał na posterunku i na bieżąco rozwiązywał wszystkie sytuacje kryzysowe, który sobie ze wszystkim poradził i dzięki któremu tak naprawdę żadne sprawy niepotrzebne nie były na mojej głowie i mogłam się oddać właśnie prowadzeniu festiwalu, prelekcji i tak dalej, i odpowiadaniu na Wasze pytania. Dziękuję tym wszystkim cudownym ludziom, którzy chcieli przyjechać z najdalszych zakątków, nie tylko naszego kraju, ale z Europy, a nawet kochani, byli ludzie z USA i z Kanady. No więc to już w ogóle nie wiem, że im się chciało, no to widać, że ten festiwal to było dla nich coś ważnego i po prostu zebrali się i przyjechali. Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli, że jednak mimo tej deszczowej pogody w sobotę uda nam się ten festiwal zorganizować. I rzeczywiście byli to ludzie niezwykle inteligentni, kreatywni, którzy potrafią każdą sytuację obrócić na swoją korzyść, więc dostałam mnóstwo filmików, jak Wasze dzieci taplają się z radością w błocie. Dzieci, które powiedziały, że mamo, to był najpiękniejszy dzień dziecka w naszym życiu, bo to było to właśnie ta woda, te strugi deszczu, w których można było pobiegać. Także no widzicie, ludziom, którzy naprawdę chcą czegoś, no nie przeszkodzi pogoda. Oczywiście już o godzinie 16 zrobiło się przepięknie, wyszło słoneczko i tak jak tam Wiedźma Jola mówiła na jej wykład, to zawsze słońce wychodzi i ludzie się śmiali, to czemu nie miałaś wykładu z rana, no ale wyszło jak wyszło. W każdym razie udało nam się w tej sytuacji, która była, tak zorganizować, że wszyscy, którzy chcieli, to wysłuchali sobie tych wykładów, a już niedziela była od rana przepiękna, to sami widzieliście i mogliśmy po prostu cały nasz program zrealizować. Także dziękuję Wam wszystkim za udział, dziękuję naszym wystawcom i wykładowcom i dziewczynom, które robiły warsztaty. I nade wszystko dziękuję ludziom, którzy okazali mi i nam wszystkim swoje wyrazy sympatii. Także no, dostałam od Was mnóstwo cudownych podarunków, różne właśnie wspaniałe wyroby konopne. No proszę bardzo, wiedzieliście, że może być nawet bandaż konopny? No ja nie wiedziałam, ale w tej chwili no rzeczywiście, jak będzie potrzeba go użyć, no to użyję już tylko takiego bandaża konopnego czy poduszeczki, prawda, do ogrzewania jakichś tam bolących miejsc. No to są po prostu cuda, o których istnieniu nie miałam nawet pojęcia. Dziękuję za wszystkie podarunki, za naszyjniki, bransoletki, miodziki pyszne, rolobzyki. Całą torbę dostałam ziela macierzanki, którą jedna dziewczyna dla mnie nazbierała. Dziękuję tej dziewczynie ze Stanów Zjednoczonych, która przywiozła mi oryginalny IPSAP, czyli ten proszek do zębów. Dziękuję za bukiet z 13 roślin leczniczych, które sobie skrupulatnie posegregowałam, policzyłam i pocięłam na drobne części do kupienia, do suszenia. No ale nade wszystko dziękuję za ten piękny kubek z muchomorkami. To po prostu jestem wzruszona. Wzruszona jestem, że dostałam taki cudny kubek, akurat z muchomorkami, które używam i o których znaczeniu i właściwościach leczniczych mówię na co dzień. No ten kubeczek to po prostu będzie mi cały czas przypominał wszystkie emocje związane z tym festiwalem. Dziękuję tej dziewczynie, której chciało się coś takiego dla mnie zamówić, bo to widzę, że musiała dużo wcześniej się do tego przygotować. No i zapewniam, że z tego kubeczka już piję codziennie moją lemoniadę. Wczoraj piłam kompot czereśniowy, no więc nie tylko, że będę z niego piła, ale też będzie stał u mnie na honorowym miejscu i będę sobie po prostu patrzyła na niego codziennie, jaki jest piękny. Bardzo dziękuję też Jackowi Bachniakowi, który pełnił rolę wolontariusza. Pomagał mi bardzo,
cały czas czuwał na posterunku, czy któryś z wystawców przyjechał, żeby dać im identyfikator, dzwonił po mnie. Cały czas był na straży i cały czas był pomocny i cały czas pytał, w czym mi pomóc i rzeczywiście bardzo mi pomagał. Także dziękuję Ci, Jacku, z całego serca. No i kochani, nagrane zostały te wszystkie wykłady, tak jak prosiliście i no będziemy po prostu najpierw dawali do zatwierdzenia wykładowcom, czy zgadzają się na publikację tych treści. I jeżeli nam się to uda, to właśnie co tydzień będziemy wrzucać na mój kanał na YouTubie albo na Rambu, bo też nie wszystkie na tym YouTubie będą mogły się znaleźć, ale zawsze damy Wam link, zapowiedź, że ten wykład będzie. Więc co tydzień postaram się udostępniać po jednym wykładzie właśnie tak, jak one się odbywały. Czyli najpierw te z soboty, a później te z niedzieli, tak żeby ta tematyka została zachowana. Także moi drodzy, no uważam ten festiwal za niezwykle udany. To są Wasze opinie, bo ja te opinie zbieram już od samego początku festiwalu i teraz też przychodzą te informacje do mnie przez moją stronę. Mimo tej pogody, to Wy uznaliście, że był udany i w związku z tym już myślimy o terminie kolejnego. Na pewno nie odbędzie się on wcześniej niż we wrześniu i oczywiście będę Was o tym informować, ale już zachowajcie to w swoim umyśle, że będziemy podobne festiwale organizować, może nawet w tym samym miejscu, zobaczymy jeszcze. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkania z naszymi zielarzami.